bardzo spokojnie, ale tak jakby bardzo autentycznie. Spokojnie, delikatnie, nie szarpać. Trzymać się lewej strony. Ślicznie barania góra. Barania góra to patriarcha, stoi tak o staromarcha, kiesi głakowo bywała dziś kawni sama skała. A tym groniczkom naokoło nie było przy nich wiesiołych, chudzioczki ustępowały i taki malućki zostały. A o chodzi to, pójdźcie do izby, chodźcie. O, dziękujemy bardzo. Bardzo. Ale spokojki. Siadajcie po podróży. Dziękujemy bardzo. O. Gazino przyszykowała. Posłuchajcie, taką staro piękno pieśń zawsze była śpiewana. Jak się chciało Panu Bogu podziękować za dar stołu. Ojcze nasz wszechmogący, Ty nas żywisz swej mocy, pożegnaj nam pospołu, gdy przydymy ku stołu, pożegnaj i pokarmu, pożegnaj i napoju, o jedyny Boże nasz, który wszystko w rękach masz. A wy musicie powiedzieć amen. 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 No to siadajcie. Dziękujemy bardzo. Witamy w programie. Jesteśmy w gościnie u pana Józefa. Będziemy teraz jedli coś smacznego, a później pewnie pogramy. Jesteśmy akurat po szkole góralskiego wjeżdżania samochodem pod górkę. Po nieudanej szkole dla nas. Szkoła jest, bo jest szkoła zjazdu. Pamiętajcie, że jednak się jedzie w góry, to trzeba odpowiednie mieć opony. Zimowe opony. Nawet rym powstał. Wiecie, jaki najbardziej poszukiwany towar dzisiaj w świecie? Cisza. Gdyby nie było ciszy, to stworzenie, Gucio, piesek nasz, nie byle jaki, nie zareagowałby tak. Tak ogromnie nam tego brakuje. Rozmowa żaby z drugą żabą. Czy przywołanie ciemną nocą jeża. Reaguje poprawnie. Wie, o co za chodzi. Górami, za lasami. Gołąb mówi, Guciu, jesteś piękny. Wrona to nawet podkreśliła. Kruk miał inne zdanie. A krasnoludki na temat piękna i krasy naszego Gucia zagrały pieśń na gitarze. A zrobiły to tak. Pies, gitary pies nie są twoje żaby. Nawet wprowadzając w ten rodzaj przestrzeni, można znaleźć przyjaciela, który jest słuchaczem twoim. Tak. Taki piesek przyjdzie. I teraz pomyślmy o tym, co możemy przekazać. Bo często gonimy, pędzimy, śpieszymy się. Najgorsze, co może być, kiedy wsiadam do samochodu i już jestem spóźniony. Fatalny stan duszy. No.
prawda? Może się coś złego wydarzać. Wyścig z czasem. Człowiek jakby nawet jeżeli się zaoszczędzi jakiś czas, to tak naprawdę nie wiadomo, co z tym czasem zrobić. Włączamy radio i jak gdyby chcemy przyspieszyć, nic obłędniejszego. Nic obłędniejszego. Ja myślę, że chyba spróbujmy skupić się na chwilę, bo to, co tu na stole poukładaliście, to ja bym to określił w alegorii jako fantastyczne, sprawdzone hamulce tej ogłupiającej... Zaprzeczenie ciszy. Szybkości. Zaprzeczenie to, co my nosimy w sobie, ten przyspiesznik, to jest zaprzeczenie ciszy. A tu, no właśnie, spróbuj uruchomić. Przecież najpierw słychać szum. Słuchajcie, niesamowity obraz. 45 rok. Ogromna masa ludzi w piwnicy. Miałem wówczas niespełna 3,5 lata. I ta pieśń. Teraz sobie dopiero uświadomiłem, kiedy pociągnąłeś... dźwięk. Tak. Święty Boże, święty, mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami, dlatego że dookoła było piekło, front. Z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony twardzi. A pan jako dziecko w piwnicy. A słuchajcie, to są momenty, kiedy, no właśnie, zamiast uciekać przedtem, jak gdyby negować, to w pewnym momencie, kiedy ja mogę to jeszcze raz przeżyć i wyprowadzić, ja przechodzę przez takie kolejne katarzis. I mogę powiedzieć, dzięki Ci Boże, że dotykam przedmiotu, że Ty mi pozwalasz przez ten przedmiot odkryć z ciszy glorię piękna. Bo lęk nie jest pięknem. Zagrożenie jest zaprzeczeniem tego, prawda? Tak. Takie to niby proste. Kawałeczek patyka. Często mówię dzieciom, słuchajcie, ja nie jestem przerażony Harry Potterem, dlatego że ja jestem lepszy od niego. Ja nie muszę czarować. Spróbuj. Jest tyle piękna, tyle światła. Na kolana człowieku, to co się dzieje w glorii tej bieli dzisiejszego dnia. Te brzozy, widzisz? Te gałęzie obielone. To przecież to jest nie dodatek, to jest coś w tym Bożym sklepie zachwytu, że naprawdę na kolana. Na jor idzie, hej, na jarzy. Hej, na jarzy, niech się darzy, na mać
nadzieja, to nadzieja. Zorko do ziemi, niech się zieleni na macie, a to nadzieja. Zorko do ziemi, niech się zieleni na Grzegorza, śnieg do morza na Joridzie. No właśnie, prosty patyk, zwykły. Prosty patyk. To jest no bez. Właśnie, to jest bez, bez, zwykły czarny. Bez, prawda? To laska. Tak. To może być rodzaj argumentu. Tak, tak. Mojej prawej tak, dłoni, prawda? Tak, tak. A może być musi. Rodzaj obrony również. Tak, tak. Słuchajcie, dzieci z Meksyku, bo prowadzę taki festiwal Dzieci Świata w Nowym Sączu, podarowały mi właśnie coś, co można powiedzieć, że jest początkiem rozumienia ciszy. Palio de aqua, krople pustynnego deszczu, oczekiwanie na cud. Suchy deszcz. Prawda? Wszyscy czekają na wodę. A z tego, zmarzenie. A z tego może strumyczek popłynąć? No właśnie. Spróbuj. A ze strumienia tworzy się rzeka, a z rzeki tworzy się delta, ogromna ilość wody, która może wpłynąć do oceanu. A dzieci z Hainanu podarowały mi taki instrument. Od kropli oczekującej pustynnej, deszczowej przestrzeni do wielkiego oceanu. Znajdź coś tutaj. Do 14 roku życia byłem zwykłym pasterzem. To nie jest wcale takie zwykłe. Pasałem bydło. Podobno nie umiałem jeszcze mówić, a już składałem język, wargi i rozmawiałem z ptakami. My mieliśmy też podobno jakąś przygodę rozmawiania z lasem. Wzięliśmy bębny, pojechaliśmy do lasu. Ale nie do środka lasu, tylko stanęliśmy przed lasem i zaczęliśmy grać tak rytm, żeby odległość pomiędzy nami a lasem zaczęła być odległością rytmiczną. Czyli graliśmy tum, taga, tum, ci, taka, taga, tum, ci, tam, taga, tum. Wysokie dźwięki nam zaczęliśmy się zbliżać do lasu i musieliśmy grać szybciej. Tum, taga, tum, ci, taga, taga, tum, ci. Jak się oddalaliśmy, graliśmy wolniej i las ewidentnie grał. Dźwięk fruwa i ma swoje tempa i tak jak my poszliśmy do samochodu po instrumenty, to słyszeliśmy, że tutaj odzywała się trombita, ale ona nie odzywała się z żadnego miejsca, tylko ją słyszeliśmy wszędzie dookoła. Wiadnie, kiedy jest złodziejem jest tej glorii, prawda, która... Właśnie złodziejem, bo zabiera. Tak, zabiera. Ale nie się gdzieś dalej. Ale udało się dzisiaj,
że naprawdę ja mogłem kończyć. Ja jestem w ciszy i góry odpowiadają. Góry odpowiadają. I to jest majstersztyk gry na tym instrumencie. To jest coś lepszego niż nagrywanie. Oczywiście, ja w studio nie jestem w stanie tego osiągnąć. Jeżeliście zauważyli, to coście słyszeli jako pierwociny tego dźwięku, tej trąby, to było o wiele mniej ciekawe niż to, co odbite stało się kryształowym odbiciem, prawda? Tak.